Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Into Your Leader's Mind. Naszą dzisiejszą liderką i kobietą naprawdę niezwykłą, dla mnie niesamowitym połączeniem kobiecej wrażliwości i kobiecej siły, a także talentów wszelakich. Moim dzisiejszym gościem będzie Anna Dziewit-Meller. Ania jest pisarką, jest dziennikarką, jest felietonistką, autorką wielu wspaniałych książek, w tym także książek dla dzieci. Uwaga, jest również wokalistką i gitarzystką rockową, o co na pewno zapytam, bo bardzo interesuje mnie ten kawałek jej życiorysu. Obecnie jest redaktor naczelną grupy wydawniczej Foxal. Mam nadzieję, że Ania jest z nami i spróbujemy się połączyć. Cześć. Hej. Pani Anna. Udało się. Dobry wieczór. Szalony dzień. Nie wiem jak twój, ale mój po prostu był dzisiaj... Mój też. Różnych, naprawdę. Ile pączków zjadłaś? Słuchaj, zjadłam jednego i to w dodatku niedobrego, także nie udało się. Musisz koniecznie zjeść kolejnego, żeby sobie naprawić to wrażenie. Wydaje mi się, że tłusty czwartek jest w ogóle najgorszym dniem na jedzenie pączków, bo one wtedy są robione na ilość, nie na jakość. Jutro sobie zjem, jak już wszyscy przestaną stać w tych kolejkach. Coś w tym jest, bo to jest tak jak z Sylwestrem, że nigdy człowiek się dobrze nie bawi w Sylwestra, bo jest jakiś taki przymus tej zabawy, prawda? Oczekiwania, nie wiadomo jakie, a potem tak naprawdę te imprezy są dużo fajniejsze poza tym dniem. No dobra, wiesz co, ja zawsze zaczynam od początku, bo ja lubię zaczynać od początku, ale tak jak myślałam sobie o tobie, to w ogóle nie chcę zaczynać od początku, tylko od końca. I tak zastanawiałam się, bo masz strasznie fajne takie elementy w tym swoim życiorysie, przez wykształcenie, przez to bycie tą gitarzystką rockową, co mnie jakoś strasznie zainspirowało. I chciałam się zapytać, jak myślisz sobie tak o tym, co cię zdefiniowało, albo ukształtowało, konstytuowało w całym twoim życiu, to myślisz, że co z tych wszystkich rzeczy było tak naprawdę takie najważniejsze? Ojej, takie duże pytanie na początek od razu, trudne. Muszę się nagimnastykować teraz trochę. Wiesz co, myślę, że... Bo ależ będę oryginalna, kiedy powiem, że bardzo dużo rzeczy chyba jednak. Myślę, że nie bez powodu zajmuję się książkami, bo książki na pewno były tym, co mnie kształtowało. Ja właśnie kończę 40 lat za chwilę, to znaczy, że urodziłam się w 81 roku i moje dzieciństwo i wczesna młodość przypadły na czasy, kiedy nie było specjalnie jakiejś takiej oferty kulturalno-rozrywkowej, bogatej, więc ja też jestem też z takiego czytającego domu, po prostu był dostęp do tych książek dość prosty i... Tak jakoś, no, dla mnie to było naturalne, że czytam, więc pewnie książki mnie mocno kształtowały, różne bohaterki i bohaterowie. Też zawsze tak przeżywałam literaturę, jakoś tak utożsamiałam się z wieloma postaciami, więc myślę, że to na pewno było dla mnie ważne. Na pewno bardzo mocny wpływ miała na mnie moja rodzina, moja mama, moja babcia, moje w ogóle babcie. Ja jestem z takiego dość kobiecego domu, z takiej w ogóle właśnie babskiej trochę kultury i to na pewno myślę, a zwłaszcza moja babcia Hanka, która była no, po prostu, wiesz, no, była feministką, o czym może ja wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak byłam mała, ale ona miała takie bardzo naprawdę radykalne poglądy i myślę, że to miało niemały wpływ na mnie. Jestem nawet o tym bardzo przekonana. Duży wpływ na mnie miała też muzyka, wiesz, bo ja też właśnie po pierwsze jestem znowu z dość muzykalnego domu, gdzie jakby dużo osób coś muzycznie robiło, amatorsko, prawda, jakoś tam takie, ta muzyka była obecna, no i też ja bardzo chciałam jakby być muzyczką, grać, robić różne rzeczy, występować, więc jakby ten taki pęd na scenę, który mnie potem w sumie na tej scenie trochę przytrzymał przez jakiś czas w życiu, to na pewno na mnie mocno wpłynęło, jakby bycie w zespole przez 9 lat z samymi dziewczynami na początku lat 2000, myślę, że to było doświadczenie trudne, ale jakby niesamowite, myślę, że to bardzo mi dużo dało.
No i wreszcie myślę, że bardzo mnie kształtowały moje przyjaciółki, bo ja mam takie grono przyjaciółek od liceum, no to już jest bardzo długo lat, dużo lat, mamy 20 lat po maturze w tym roku i my się cały czas ze sobą trzymamy, chociaż mieszkamy w różnych miastach, a nawet w różnych państwach, ale jesteśmy taką 8-osobową grupą i to nie, że dwie przyjaciółki, tylko nas jest 8 i wiadomo, różne wzloty i upadki są w takich relacjach, ale to jest dla mnie bardzo ważna grupa osób i myślę, że też jakby, zwłaszcza w tamtym czasie, kiedy się po młodym człowiekiem, ich zainteresowania były moimi zainteresowaniami, a moje ich i tak żeśmy się wymieniały i myślę, że dużo sobie dałyśmy. Także widzisz, dużo tego wszystkiego jest. Ale wiesz co, niesamowite jest to, że wymieniłaś samych bohaterów, żywych albo fikcyjnych, ale nadal nie pojawiły się żadne zdarzenia, bo bardzo często jest tak, że jednak definiują się przez, wiesz co, przez zdarzenia, przez doświadczenia. Ty tak naprawdę wymieniłaś samych ludzi żyjących. Relacje, rzeczywiście, wymieniłam relacje, bo oczywiście, wiesz, no, są różne wspaniałe i straszne wydarzenia w moim życiu, natomiast to, jak ja je przeżywałam i co się w związku z nimi w moim życiu działo, oczywiście zależało od ludzi, którzy byli wokół mnie. No ja jestem bardzo taką relacyjną osobą i dla mnie obecność różnych osób w moim życiu jest po prostu szalenie ważna. Ja nie umiem długo przebywać sama, wiesz, ja po prostu potrzebuję drugiego człowieka i ja lubię słuchać innych ludzi, lubię ludzi wokół siebie. Także też takich mam chyba już teraz tylko właściwie, którzy są dla mnie jakoś tam, wiesz, ważni. Tak, więc na pewno mnie kształtowały relacje z innymi. Ale też mówiłaś, przede wszystkim wymieniłaś tak naprawdę kobiety i rzeczywiście jakby ja mam takie poczucie, że ta kobiecość tak bardzo wybrzmiewa i w tym, co piszesz, i w twoich książkach, i w twoich bohaterach. I też mnie to ciekawi, bo tak sobie myślałam o tobie też znowu, jak ja sobie zawsze tak myślę o kimś, zanim z nim porozmawiam. I zastanawiałam się, tak próbowałam to położyć na siebie, wiesz, kiedy ja tak naprawdę jakby zrozumiałam, że jestem kobietą, wiesz, w kontekście takim społecznym i zrozumiałam jakby w ogóle nawet tą rolę, bo też bardzo często to są ograniczenia, są też kobiety, które w ogóle tego nie czują, że gdzieś tam są, nie wiem, elementem jakichś stereotypów albo przekonań. Ja na przykład jakoś nie czułam tego aż tak mocno. Powiedz, ty masz taki moment, kiedy właśnie poczułaś tą swoją, nie wiem, no, kobiecość, bo to nie chodzi o to, że dojrzałaś jako kobieta, tylko wiesz... No... Wiesz, to myślę, Aniu, że właśnie granie w zespole złożonym z samych dziewczyn, bardzo młodych, bo my byłyśmy niektóre z nas nie miały 20 lat, a niektóre dopiero co, wiesz, w tę dwudziestkę wkroczyły. Byłyśmy super młodymi dziewczynami, które być może jakby nikt już tego dzisiaj nie pamięta, no ale myśmy wtedy miały jakiś taki moment swój i rzeczywiście byłyśmy na tej takiej alternatywnej scenie dosyć mocno obecne, a to był świat samych facetów, naprawdę. Myślę, że teraz to się jednak zmienia, jest bardzo dużo fantastycznych dziewczyn na scenie, ale też jakby w ogóle jakby pewne warunki funkcjonowania w tym świecie się zmieniły, myślę. A wtedy to był super męski, taki mizoginistyczny świat, pełen panów, którzy wszystko wiedzieli od nas lepiej i dawali nam to bardzo odczuć. I ja wtedy chyba poczułam takie pierwsze zdziwienie typu what? W ogóle? Bo też, no jak mówię, jestem z domu dość silnych kobiet, w ogóle takiej kobiecości intensywnej i jakby no, dla mnie to było oczywiste, że po prostu kobiety no, są wokół mnie wszędzie i to były tak, wydaje mi się, że to po raz pierwszy miałam takie ale jak to w ogóle, że coś tutaj, że mnie coś ogranicza, dlatego że jestem tą dziewczyną, nie? Że jestem tą po prostu chudą dwudziestolatką, która naprawdę wie, jak podłączyć wzmacniacz do prądu, bo robi to po prostu i noszę ze sobą sprzęt i nie ma problemu, żebyśmy sobie same spakowały i wyniosły perkusję, w ogóle luz, tak? Znaczy to jakby... I tutaj nagle się dowiaduje, że oni wiedzą lepiej i że w ogóle dziewczynko. Mówili do nas lalki na przykład. Ej, lalka! No, tak było, tak było. Także mam nadzieję, że się zmieniło.
A czego ci to nauczyło o tobie, wiesz? Tak sobie myślę, bo właśnie dokładnie tak jest, wiesz? I jak ja sobie rozmawiam z różnymi kobietami, to te, które są bardziej, powiedziałabym, takie zaangażowane w ogóle w tą walkę o równouprawnienie, to przeważnie są te kobiety, które dokładnie się skonfrontowały z tym męskim światem. To był męski świat, nie wiem, w korporacji, męski świat gdzieś tam, a ty też się skonfrontowałaś tutaj. I myślę, że czego ciebie nauczyło o tobie tak naprawdę ta konfrontacja? Wiesz co, myślę, że w tamtym czasie to ja w ogóle nie bardzo wiedziałam, jak to ugryźć, co z tym zrobić. Może też nie do końca rozumiałam, co się dzieje w ogóle, wiesz, co złego się dzieje, dlaczego tak jest, jakby tak bardziej intuicyjnie niż rozumowo do tego podchodziłam. Natomiast wydaje mi się, że kiedy zaczęłam jakoś tak bardziej na chłodno, a nie emocjonalnie to analizować, no to po prostu zaczęłam dostrzegać po prostu głęboką jakąś taką niesprawiedliwość sytuacji, w której się znajduję. I zaczęłam sobie zadawać pytania, no ale dlaczego właściwie tak jest? Jakby co z tego wynika i co ja z tym mogę zrobić? Jak mogę się temu przeciwstawić, żeby się tak nie czuć na przykład, tak? Po prostu albo żeby nie pozwolić komuś tak mnie traktować, żebym... Wiesz, to były takie treningi chyba z jakiejś asertywności też, wiesz, ze stawiania na swoim, z niebycia tą grzeczną dziewczynką, bo ja naprawdę, wiesz, ja w ogóle jestem bardzo kulturalną i grzeczną osobą, która, wiesz, nie lubię konfliktów, no Boże, no, znaczy myślę, że są tacy ludzie, którzy lubią, no, ale ja akurat nie mam takiej natury i jestem rzeczywiście wychowana na grzeczną dziewczynkę, ale właśnie w którymś momencie musiałam na przykład przestać nią być, po prostu tupnąć nogą, powiedzieć po prostu, no w ogóle nie, no tu już doszedłeś gościu do granicy i dalej nie możemy w ten sposób, no ale to było oczywiście trudne. No tylko, że rzeczywiście jeszcze wcześniej zaczęłam, no i może dlatego w wieku lat 40 już nie mam z tym problemu, zajęło mi to bagatela 20 lat, ale lepiej późno niż wcale. Skąd w ogóle ten pomysł? No bo mówisz, że byłaś raczej grzeczną dziewczynką, która dobrze wychowaną, wspaniale. Skąd miał taki szalony pomysł, żeby zostać rock'n'rollowcem? Może właśnie dlatego, że w głębi duszy... Że jak się zdejmie z kogoś po złotko, to właśnie tą taką politurę dobrego wychowania, to pod spodem jest jakby jego prawdziwa natura. Ja wiesz, ja po prostu zawsze lubiłam występować. Ja lubiłam i nadal lubię, chociaż teraz tego za bardzo nie mam, ale ja bardzo lubię scenę. Ja lubię tą, nie wiem, czy ktoś z Państwa występuje gdzieś, coś robi przed publicznością. Ja się tym totalnie karmię. Ja w ogóle nie, znaczy to nie jest trema, tylko raczej właśnie taka ekscytacja. Mnie to po prostu jakoś tak nakręca, buduje. Bardzo lubię to uczucie, bardzo lubię śpiewać, kocham muzykę. No ja występowałam zawsze byłam takim dzieckiem, które występuje na wszystkich akademiach, śpiewa, tańczy, recytuje, po prostu wszystko robi. Dzięki temu też było mi bardzo łatwo w każdej szkole, w której byłam, bo byłam takim właśnie... No taką osobą, którą się wystawia, jest reprezentacyjna i tu nam zaśpiewa, powie wierszyk i dzięki temu myślę, że przez palce patrzono na wiele moich różnych, że tak powiem, słabości i tak dalej. Więc to była w ogóle bardzo, bardzo sprytna strategia przetrwania. Ale ja naprawdę lubię występy, lubię to, bardzo to lubię. Mam takie wspaniałe różne wspomnienia z czasów, kiedy grałyśmy w zespole, właśnie jakieś takie festiwale, mnóstwo publiczności. To jest taki high, nieporównywalny dla mnie zupełnie z niczym innym. I ja absolutnie rozumiem te takie różne... No rozumiem chyba te emocje ludzi, którzy naprawdę są wielkimi artystami i wychodzą na scenę i po prostu dzieje się magia, bo to jest jakaś magia i ja to po prostu zawsze kochałam. No. W którymś momencie życia musiałam po prostu zdecydować, w którą ja stronę idę, co ja ze sobą robię, tak? Jakby kim ja będę, na czym ja będę zarabiać pieniądze. I finalnie została literatura. Muzyki już nie ma, ale ja nie mówię, że powiedziałam już ostatnie słowo w tej materii. Kto wie? Czeka. No dobra, a powiedz, bo to jest ważny taki moment, kiedy podejmujesz tę decyzję, prawda? Czy idę w prawo, czy w lewo i kim ja będę, no bo to jest jakby taka inwestycja na całe życie. I naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy popełniają, nawet nie powiem, że złą decyzję, ale potem jej żałują. O, dlatego, że ja uważam, że nie ma złych decyzji, ale rzeczywiście zdarza się, że ludzie żałują swoich jakichś tam poczynionych kroków. I co gdzieś tam u ciebie zdecydowało? I czy ty jesteś zadowolona z tej decyzji?
No, pandemia no, wskazuje, że dobrze zrobiłam, bo muzycy teraz mają gorzej niż pisarze, więc, ale to oczywiście taki głupi i nieśmieszny żart. Wiesz co, ja w moim życiu zdecydowała się, właściwie to się zaczęło decydować samo, ja po prostu zaszłam w ciążę, zaczęłam po prostu rodzić dzieci i miałam takie poczucie, że nie znajdę już czasu na tak radykalne oddanie się muzyce, bo muzyka jest jak sport. Jeśli chcesz ją naprawdę uprawiać, to musisz ją po prostu uprawiać, musisz ćwiczyć, chodzić na próby, musisz wyjeżdżać, żyjesz, no myśmy po prostu żyły w autobusie, na pociągu i do pewnego momentu to był totalny fan i to było wspaniałe i to była przygoda, ale byłyśmy bardzo młode. A potem to zaczęło kolidować właśnie z jakimiś różnymi rzeczami i rzeczywiście trzeba się było zdecydować. No jak już zaszłam w ciążę, to, no to stało się dla mnie jasne, że ja po prostu nie widzę siebie w weekendy siedzącej w piwnicy i grającej i robiącej próby i tak dalej. Po prostu musiałam z tego zrezygnować. Ale chyba nie żałuję, to znaczy jest we mnie ogromnie dużo nostalgii za tym wszystkim, bo to było wspaniałe, naprawdę jakoś tam cudowne. Ale to, co zdarzyło się później w moim życiu zawodowym, no jestem bardzo zadowolona jakby z tego miejsca, w którym jestem. Ja też zawsze chciałam być pisarką, po prostu trochę byłam rozdarta. No więc powiem tak, miałam dwa marzenia w życiu. Jedno, żeby być muzykiem, muzyczką, grać, występować, mieć zespół. No i to sobie zrealizowałam, więc jakby odhaczone. No i zawsze chciałam być pisarką, no i w sumie też sobie to zrealizowałam, więc nie mogę narzekać. Uważam, że to był dobry wybór, jestem w dobrym miejscu chyba. A do muzyki zawsze można wrócić. Naprawdę. A jak rekompensujesz sobie w jakiś sposób tą właśnie potrzebę tego występowania i tego uczucia i tego, którą masz? Masz jakieś zastępstwo? Jasne, że mam. Teraz oczywiście to też jest trochę trudniejsze, no bo pandemia, ale dla mnie takim trochę polem właśnie działania w tym zakresie są spotkania autorskie, które z jednej strony sama mam ich dosyć dużo jako autorka, jeżdżę po Polsce i spotykam się z ludźmi w domach kultury, bibliotekach, w szkołach, bo też z dziećmi dużo się spotykam i to jest dopiero show, ale też prowadzę innym spotkania. I to są spotkania z publicznością na żywo i wydaje mi się, że ja tam bardzo dużo jakby przenoszę tej mojej potrzeby po prostu takiej narcystycznej oczywiście potrzeby poklasku, nie? Żeby mi wszyscy mówili, ale fajnie i tak, to jest pewnie to. I ja to też bardzo lubię, po prostu bardzo lubię kontakt z żywą publicznością, więc w pandemii jestem trochę nieszczęśliwa, bo to się rzadko zdarza. No tak, a poza tym no to nie jest tak, że ja w ogóle zrezygnowałam z muzyki, bo ja mam dzieci, a zwłaszcza moja córka, czy tak, mój syn jest bardzo namiętnym słuchaczem muzyki, świetnym odbiorcą, dużo słucha i w ogóle ostatnio słucha głównie zespołu The Clash i Sex Pistols i jest, no w jego pokoju jestem, tutaj mam nad głową, Państwo może zobaczą, to jest David Bowie na przykład, a tutaj są Beatlesi i tak dalej, on ma dopiero 9 lat, natomiast moja córka po prostu jest aktywnie jakby wkręcone, ona po prostu chodzi na lekcje muzyki, gra na instrumentach i śpiewa ładnie i sobie razem śpiewamy i sobie razem muzykujemy też, więc dla mnie to też jest jakieś takie, ja zawsze marzyłam o czymś takim, chciałam, żeby moje dzieci kochały muzykę, no i na szczęście tak jest, bo nie jest tak, że ja je zmuszam, one to bardzo lubią, więc to takie wspólne z nimi też jakieś funkcjonowanie w muzyce, chodzenie na koncerty, ciągamy je wszędzie, jeździmy na festiwale, jak były, to jeździliśmy oczywiście. Nie wiem, no dzieci zniosły godzinny koncert zespołu Śląsk na OFF Festiwalu w poprzednim roku i były zachwycone i im się podobały po prostu folklorystyczne piosenki o Ondrawku. Więc myślę, że nie jest źle, naprawdę. Tej muzyki jest w moim życiu bardzo dużo i jakby ktoś chciał składać jakieś oferty na wokalistkę, to proszę się zgłaszać. Wszyscy słyszeli, zapisali, wreszcie tego podadzą dalej. A my tutaj, co ja czekam bardzo chętnie, jak już nas wreszcie otworzą i nastąpi nowa normalność, ale bardziej może otwarta i socjalna, bo na razie to rzeczywiście trochę trudno, jeżeli chodzi o te grupy, to z przyjemnością Cię pooglądam. Powiedz,
Miałam jakieś pytanie, które właśnie mi umknęło, bo oczywiście moje myśli poszły za twoim tokiem rozumowania. A wiem, co chciałam zapytać, bo tak jak powiedziałaś o tym, że gdzieś tam ta akceptacja, to co mówisz, że gdzieś tam, nie wiem, ta aprobata ciebie i ty to nazwałaś poklaskiem, że gdzieś tam sprawia ci przyjemność. A co, jeżeli tego nie ma? W takim sensie, jak sobie radziłaś? No bo też trochę jest tak, że jak piszesz książkę, to wydaje mi się super trudne, no bo ulegasz totalnej takiej no, cenzurze, recenzji, opinii i mnóstwa różnych rzeczy. I jeżeli to nie było takie, jak sobie myślałaś, to jak sobie z tym radziłaś? Oj, no na początku w ogóle sobie z tym nie radziłam oczywiście, bo bardzo trudno jest sobie radzić z krytyką, która zresztą w Polsce moim zdaniem często nie jest krytyką twórczości, tylko często, bardzo często jest krytyką osoby. Jest bardzo takim osobistym pojazdem po kimś i naprawdę można się poczuć jak ostatni śmieć, kiedy ktoś po prostu myśli, że krytykuje twoją książkę, a tak naprawdę krytykuje ciebie i czy tam twoją twórczość, twój głos, nie wiem, coś tam, whatever. Także jakby problem z konstruktywną krytyką to my mamy, to na pewno. Dużo jest też takiej pasywnej agresji w tym w ogóle. mam poczucie takiego, nie wiem, nie mówienia wprost pewnych rzeczy, które właśnie tym bardziej są dotkliwe. Więc oczywiście radziłam sobie z tym bardzo, bardzo źle. Strasznie to przeżywałam, nie wiem, jak na 50 recenzji jedna była taka niefajna, to tych 49 w ogóle się mogło nie liczyć. Liczyła się tylko ta jedna i ją przeżywałam i nosiłam to w sobie. Ale wiesz, po pierwsze chyba jakoś skóra tak się robi grubsza, dłużej się żyje i dłużej się doświadcza takich rzeczy. Po drugie, jestem oczywiście, jak mam nadzieję, wielu ludzi otwarta na różne procesy takie terapeutyczne. Jestem po terapii, myślę, że to mi w ogóle bardzo dużo dało, bo zrozumiałam, że jakby no, ta najważniejsza ocena to powinna być ocena, która wynika jakby ze mnie samej, a nie z zewnątrz. Także to ja powinna mieć tę samą ocenę uczciwą, ja nie mówię, że wysoką, bo to wcale nie o to chodzi, ale uczciwą i że żadne jakby cudze spojrzenia nie powinny jej tak łatwo burzyć, jeśli mi się wydaje, że wykonałam swoją pracę uczciwie, że się przyłożyłam, że nie poszłam na łatwiznę, no po prostu umiem robić tak, inaczej nie umiem, no i jak to się mawia, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili i no i nie muszą, tak jakby. Ja oczywiście bardzo lubię poklask, bardzo lubię brawa, bardzo lubię publiczność, która wychodzi zadowolona ze spotkań, ale też jakby to nie stanowi o jakby o sednie mojego samopoczucia. Jakby ja po latach już zrozumiałam, że no najważniejsze jest to, co ja sama o sobie myślę i że nie można tak się przeglądać jednak za bardzo w oczach ludzi, zwłaszcza ludzi, których nie znam, których zdanie tak chyba nie do końca ma dla mnie znaczenie, no bo właściwie z jakiej paki, jakby mi, nie wiem, moja przyjaciółka albo mój mąż wyjechali z czymś takim, no to może bym się przejęła, tak, czy moja mama, tata, ale jakieś randomowe osoby, które też przecież mnie nie znają, nic o mnie nie wiedzą, w ogóle ludzie mają przekonanie, że coś o nas wiedzą, a nie wiedzą niczego, bo wiedzą tylko taki wycinek, jaki się im pozwoli, pozwolimy im pokazać, a ja tam dużo nie pokazuję chyba, więc no, trzeba sobie wyhodować taką jakąś grubą skórę, ale też po prostu mieć w sobie źródło mocy, no. A to się jakoś chyba da finalnie, no ale ja potrzebowałam terapii, także... Wiesz, to co mówisz, to jest fajne, bo to jest ta różnica między poczuciem własnej wartości a pewnością siebie, bo właśnie poczucie własnej wartości wynika z ciebie, a pewność siebie zbudowana totalnie zewnętrznie przez właśnie akceptację innych. Jeżeli ty tego nie miałaś, musiałaś sobie to wyrobić, to ten dom, w którym miałaś mnóstwo tych kobiet, czy on wsparł cię w tym, wiesz o co mi chodzi, czy on dał ci to poczucie twojej wartości, czy trochę jednak je kwestionował i podwyższał poprzeczkę? Nie wiem, czy umiem dobrze odpowiedzieć na to pytanie, bo ja oczywiście wiem, że miałam ogromne wsparcie ze strony mojej mamy, mojej babci, bo oni zawsze byli moimi fanami, kibicami, chodzili na to, byli zmuszani do chodzenia na te wszystkie koncerty, występy, właśnie to też są
czuję, teraz tak myślę o tym sama mając dzieci, ile moi rodzice po prostu musieli wysiedzieć na twardych, niewygodnych, szkolnych krzesłach, po prostu na kolejnych akademiach i innych rzeczach ku czci, które brałam. Więc na pewno, tylko że to też jest taka pułapka, wiesz, mam takie poczucie takiego dziecka, które zawsze dowiezie, które zawsze ma piątki, szóstki, ja też byłam prymuską, ja się bardzo dobrze uczyłam, a gdzieś się nie uczyłam tam sprytnie, tak jak już mówiłam, sposobem załatwiałam różne rzeczy, więc ja miałam tą poprzeczkę wysoko postawioną sama przez siebie i ja na przykład miałam problem z poczuciem porażki. Ja pamiętam, że na pierwszym roku studiów, studiowałam w Krakowie, dostałam pałę z egzaminu, to by była z komunikacji publicznej, taki przedmiot mieliśmy. Ja byłam w szoku. Ja byłam w takim szoku. Ja po prostu myślałam, że się załamie psychicznie z powodu tej pały, bo ja nigdy nie dostawałam pał, wiesz. Ja w ogóle przeszłam bez ocen niedostatecznych niemalże przez całą edukację swoją. I to była ta pułapka, którą w sumie sama na siebie zostawiłam, a moi rodzice, moi dziadkowie, moi bliscy, no po prostu byli tak przyzwyczajeni do tego, że mnie wszystko łatwo przychodzi, że jakby spoko, nie trzeba się martwić, tak? Bo wiadomo, ona sobie zawsze da radę. Co jest bardzo, bardzo, bardzo jakby nieprawdziwe. Nie, wszystko ma swoją cenę. Więc no to. Było wsparcie, oczywiście, ogromne, ale jednocześnie w którymś momencie jakby wszyscy uznali, że tu już nie ma problemu. No, także to też mówię rodzicom na przykład dzieci, którzy nas oglądają, że znaczy jakby wszystko ma swoją cenę, po prostu, wszystko ma swoją cenę. Tak, no bo myślę, że wiesz, tutaj akurat w tym przypadku też pewnie gdzieś tam pojawiły się oczekiwania albo takie poprzeczki, prawda? Że jeżeli dowodzisz na jakimś poziomie, no to przyzwyczajasz się, dowodzisz na jakimś poziomie, sama się zapętlasz, że tak jak mówisz, ma być dowieziony na szóstkę albo na piątkę i ta jedynka nie wchodzi w grę, no bo to przecież. Dłuższą. Ale muszę powiedzieć Państwu, że to był dla mnie najlepszy po prostu, to było dla mnie tak orzeźwiające to pała od pana profesora Bartoszcze na tym pierwszym roku, że ja po prostu wtedy wreszcie odpuściłam. Pomyślałam, właściwie świat, uwaga, świat się nie zawalił, nadal żyje, nadal po prostu hejnalista wychodzi na wieżę mariacką i trąbi i w ogóle nic nie, można. I no trochę mi to zajęło, ale potem już było mi po prostu łatwiej. No, No porażki to w życiu. są, myślę, że porażki są super ważne. Zresztą, znaczy w Polsce to jeszcze nie tak do końca ludzie to rozumieją, albo przynajmniej nie wiedzą, że trzeba o tym głośno mówić, no bo to też są ogromne lekcje, ale też zaczęłaś mówić o dzieciach. Wydaje mi się, że to pokolenie teraz tych młodych dzieciaków, chronionych przez rodziców, wiesz, oni naprawdę nie potrafią sobie radzić z porażkami, ponieważ ich nie doświadczają najnormalniej na świecie, bo mają kochających oczywiście i wspierających rodziców, którzy za wszelką cenę próbują im dywany z róż pod stopy kłaść bez cierni. No wiesz, no bo to jakby każda skrajność jest niedobra, nie? Nasze pokolenie, które generalnie latało samopas z kluczem u szyi, jakby tak to pamiętam, tak, że mało kto się przejmował, co się w ogóle z nami dzieje, jak ja myślę o tym, co ja robiłam. Nigdy tego oczywiście nie powiem głośno, bo jeszcze by to trafiło do moich rodziców, co tak naprawdę się działo w tej drodze, coraz dłuższej drodze z domu, ze szkoły do domu po lekcjach. Ale no to była jedna jakaś skrajność, wynikająca też oczywiście z uwarunkowań, z tego, że zmienił się ustrój, nasi rodzice musieli zupełnie inaczej zacząć pracować. Jakby wszystko, to były bardzo trudne czasy, myślę, naprawdę ten początek lat 90. I też warto o tym pamiętać. No a teraz jest helikopter parenting i rodzice, którzy odwożą swoje 17-letnie dzieci pod po prostu szkołę. Nie wiem, czy ja nie będę taką samą matką oczywiście, bo na razie mam małe dzieci, więc też w ogóle nie chcę się wymądrzać, bo po prostu nie mam pojęcia, co będzie. Natomiast muszę przyznać, że wydaje mi się, że pozwalamy moim mężem, naszym dzieciom odczuwać gorycz różnych porażek. No ja się po prostu nauczyłam o tym, na swoim własnym przykładzie, jakie to jest ważne, więc no to nie jest tak, że taki parasol można rozciągnąć nad wszystkim, no, nad wszystkimi relacjami,
nad, nie wiem, też, nie wiem, brakiem pewnych umiejętności, jakichś, nie wiem, talentów, tak, no kurde, no, jesteśmy tylko tacy, jacy jesteśmy, no. Tak, no też jest trochę takie ubezwłasnowolnianie dziecka, no bo ono potem kompletnie nie potrafi sobie poradzić, wiesz, samemu moim zdaniem. No ale jest to trudne, no bo też jakby, tak jak mówisz, no, nie ma... Tak, nie ma tutaj przestrzeni do oceny, no bo każdy, wiesz, idzie gdzieś tam za głosem swojego serca, swoich lęków, swojego dzieciństwa, swoich deficytów, potrzeb i tak dalej. Tylko generalnie, tak jak się patrzy na to młode pokolenie, to właśnie mają naprawdę, tak naukowcy mówią, że naprawdę mają duży problem z taką konfrontacją z porażkami. No ale nauczą się w swoim czasie, myślę. Wcześniej. Właśnie. Ładnie. Słuchaj, Aniu, a powiedz mi, co ty robiłaś na tym Wydziale Nauk Politycznych? Ty. No, literatura. Te piątki oczywiście. Stypendia naukowe. Słuchaj, ja poszłam na nauki polityczne. To był wybór po prostu bardzo śmieszny. Tak naprawdę z moją, jedną z moich 8-7 przyjaciółek, Olą. Jakby trochę z ręką w nocniku się obudziłyśmy w 4 klasie, nie wiedząc kompletnie, co chcemy dalej w życiu robić. Ja się na przykład przygotowywałam do egzaminów do szkoły aktorskiej w Krakowie, ale na szczęście się nie udało, bo naprawdę, no, wydaje mi się, że akurat bycie aktorką to nie jest to, o czym bym mogła myśleć. No i pamiętam, że po prostu już było właściwie po maturze, tak, już jakby te matury zdane, co my mamy ze sobą zrobić. I pojechałyśmy do Krakowa na taki rekonesans, stanęłyśmy na ulicy Jabłonowskich, patrzymy Instytut, wtedy to był Wydział Prawa i Administracji i tam był Instytut Nauk Politycznych. Tak weszłyśmy tam i tam były takie było dwoje drzwi, na politologię i na stosunki międzynarodowe. I Ola tak mówi, to co? Politologia czy stosunki? Ja mówię, nie, ja na politologię. Dobra, i poszliśmy na politologię, którą skończyłyśmy. Moja przyjaciółka zrobiła tam doktorat w ogóle. Po prostu bardzo to jest wszystko śmieszne. Ale muszę powiedzieć, że ja dzisiaj bardzo dużo korzystam z tego, co robiłam na studiach, bo piszę felietony do tygodników. Przez 4 lata pisałam do Tygodnika Powszechnego. Teraz piszę do Polityki. I rzeczywiście ja się w tej sferze takiej społecznej, politycznej i publicznej jakoś wypowiadam. Nawet zaczęłam ostatnio być zapraszana jako jakaś tam komentatorka do właśnie audycji publicystycznej. Znaczy, i mam te skillsy, nie? I oczywiście na piątkę, bo mam wszystko obronione na piątkę. Pisałam pracę magisterską u nieżyjącego już niestety profesora Zięby, pisałam w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i pisałam o Australii, więc w ogóle naprawdę bardzo to wszystko jest jakby abstrakcyjne, ale było, tak. Ten Kraków to było bardzo śmieszne. Ale wydział był super konserwatywny, to jest fakt. To był super konserwatywny, prawicowy wydział, z którego to, że tak powiem, obszarów wyszło dużo obecnych pisowskich polityków. Pan Szczerski był moim wykładowcą i wielu innych. Tak. To masz wszystko, wiesz, masz cały insight po prostu. I wiesz, i mam też szczepionkę na prawicę po tych studiach po prostu. No to tak. Prawda. Ja raczej przyjmuję to w homeopatycznych ilościach, wiesz? Nawet szczepionki to dużo, jak dla mnie. Wiesz, to co powiadasz, to jest niesamowite, bo ja tak sobie też to porównuję i rzeczywiście tak. Ja w ogóle jestem ciekawa, czy jest opcja, znaczy jaki procent ludzi wie, co robi wybierając studia, bo naprawdę to jest jakiś mikroprocent. Naprawdę ci ludzie, znaczy są oczywiście tacy ludzie, którzy, nie wiem, od drugiego roku życia chcą być lekarzem i wtedy wiadomo, że to zawsze była medycyna, albo mają całą rodzinę prawników i nie mają wyjścia i tak muszą to zrobić. Kancelarię, tak. Wydaje mi się, że to jest szaleństwo, bo oczekiwać od młodego człowieka mającego 18 czy 19 lat, żeby wiedział, o co mu chodzi, co go interesuje. Szczerze mówiąc, ja zrozumiałam, co mnie interesuje, jak miałam lat 30, czyli dokładnie po prostu 12 lat po tym, jak wybierałam te studia. I nawet na studiach nie wiedziałam, że mnie interesuje to, co studiowałam. Naprawdę, naprawdę zrozumiałam to po nie w czasie. Ale też w sumie nie demonizowałabym tego o tyle, że dla mnie studia to był... Dla mnie, nie wiem jak jest teraz oczywiście, pamiętajcie Państwo, że to było jeszcze... Zanim Polska weszła do Unii Europejskiej tak dawno. Dla mnie to był taki czas jednak
wielkiej wolności takiej też właśnie twórczej, intelektualnej. Ja wtedy założyłam ten zespół, zaczęłam pracować w gazetach, zaczęłam pisać, zaczęłam się tak mega rozwijać na różnych jakby płaszczyznach, bo, no bo mogłam, bo właśnie był taki ferment jakiś, spotykało się tych ludzi, funkcjonowało się w jakimś środowisku, były jakieś dyskusje, coś się działo, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważny czas, bo taki parę licho, czy będziemy tymi kurde, nie wiem, entomologami, czy lekarzami, czy nie, ale to jest, wydaje mi się, to może być bardzo dobry czas dla naszego rozwoju jako człowieka w ogóle, myślę. To mnie to było bardzo potrzebne, żeby tak się też wyzwolić z domu rodzinnego. Ja się wyprowadziłam po prostu, wyjechałam, spakowałam się, zresztą z błogosławieństwem moich rodziców, którzy uważali, że tak dla mnie będzie lepiej. Więc zamieszkałam sama, musiałam się nauczyć obsługi życia, nie? Wiesz, zapłacić rachunki na poczcie, kupić sobie masło, bo jak nie kupię, to nie będę miała do kanapki i mama mi nie przywiezie. No dla mnie to była wielka szkoła życia, naprawdę. Wysyłajcie dzieci na studia, są już na tyle duże, żeby się ogarnąć, nie muszą siedzieć po prostu pod waszymi skrzydłami, nic im nie będzie, nauczą się trochę samodzielności. A ci wybierający dopiero studia, słuchajcie, to też pomyślcie o tym, że tak naprawdę, no nie wiem, tak z mojego doświadczenia, to się trochę zmienia, bo też te studia, ta edukacja się troszeczkę zmienia i ona jest inna. Natomiast myślę, że samej edukacji i nauki to jest 30%, a cała reszta jest w ogóle najistotniejsza, bo ona rzeczywiście tak nas definiuje, tak obuduje naszą osobowość, tak już ostatecznie i się dowiadujemy trochę, kim jesteśmy i też fajnie spróbować różnych rzeczy, no bo to jest dokładnie ten moment tych eksperymentów, prawda, żeby się więcej o sobie dowiedzieć. A kiedy, powiedz mi, ty tak się dowiedziałaś o sobie, że jesteś pisarką? No, ja dowiedziałam się tego już w podstawówce, powiem. A nawet muszę powiedzieć, że poetką już byłam wcześniej, ponieważ ja nie chodziłam do przedszkola, bo moja mama urodziła mojego brata i jakby po urlopie macierzyńskim ze mną od razu została na urlopie macierzyńskim z moim bratem, więc ja do 5. roku życia byłam w domu z mamą. Bardzo szybko nauczyłam się przez to czytać, bo moja mama musiała mi dać jakieś zajęcie, bo zajmowała się Wojtkiem, więc ja nie wiadomo. I potem poszłam jako 5-latka, poszłam od razu do zerówki, w której zresztą kiblowałam przez 2 lata, bo nie było dla mnie miejsca w szkole, musiałam czekać, ja mam 2 lata w zerówce, tak? Ja w tej zerówce już po prostu umiałam wszystko pisać w spak i tak dalej, bo po prostu, więc, no bo no tak wyszło po prostu, taka to była sytuacja. Nie, że jestem taka strasznie zdolna, tylko po prostu tak wyszło, że już się wszystkiego zdążyłam nauczyć wcześniej, no bo ktoś mnie tym jakby zajął. Ja zaczęłam po prostu pisać poezję w drugiej zerówce, czyli jak miałam lat 6, tak? Po Bożemu. Pisałam właśnie wspaniałe poematy o zwierzętach, rymowane, rymy częstochowskie. No więc wtedy zostałam poetką, nie? A potem już jak byłam w szkole podstawowej, to zaczęłam pisać książkę. Pierwszą moją powieść zaczęłam pisać w nieukończoną w 4. klasie. Pisałam w odcinkach w zielonym zeszycie i nosiłam do szkoły, czytałam mojej koleżance Paulinie Kupczok na przerwach tę książkę i niestety właśnie jej nie ukończyłam. Potem pisałam oczywiście wiersze, jak wszystkie nastolatki, są bardzo śmieszne, mam je, są, oczywiście one były wówczas, takie miały raczej allure tragiczny, nie? W sensie cierpiałam, serce mi pękało, było mi bardzo źle i pisałam o tym wiersze, białe wiersze wtedy były, bo tylko po prostu cieniasy pisały rymowane, a ja pisałam białą poezję. No i tak, potem w okresie liceum już nie pisałam jakoś tak bardzo, pisałam wypracowania głównie i miałam wtedy twórczość artystyczną, czyli właśnie śpiewałam, tańczyłam. A potem jak byłam pod koniec studiów, to zaczęłam się kręcić w takim środowisku właśnie literackim. W sensie przyjechałam do Warszawy na 5. roku za miłością, że tak powiem, i znalazłam się w środowisku literackim miesięcznika Lampa, który był takim super fajnym, progresywnym wówczas miesięcznikiem literackim, Paweł Doniń-Wąsowicz, który odkrył wówczas Dorotę Masłowską i tak dalej. Ja w tym środowisku się znalazłam. Wszyscy wokół mnie pisali, wszyscy moi przyjaciele, znajomi byli wówczas pisarzami albo aspirującymi pisarzami. No i pomyślałam, że może ja też zacznę jednak pisać. I zaczęłam pisać i tak to się po prostu jakoś potoczyło. Ale generalnie ja zawsze czułam, że będę pisać, bo gdy nie pisałam książek, wierszy czy jakichś tam innych
płodów tego rodzaju, nie tworzyłam to, to pracowałam jako dziennikarka, bo ja w wieku lat 19 zaczęłam pracę jako dziennikarka, po prostu chciałam strasznie pisać, więc pisałam jakieś no po prostu artykuły, tak często to były artykuły, kurczę, o, oczywiście o dziurze w moście, bo takie młode osoby wysyłało się do, no, no sama wiesz, jak to się robi, idź Aniu, napisz tam nam ranking firm taksówkarskich w Krakowie, ja wiem, oczywiście znakomite zadanie, bardzo chętnie się go podejmę i pisałam jakieś, no właśnie takie rzeczy, ale generalnie pisałam, od zawsze pisałam, bardzo lubiłam pisać. A po co się pisze książki? Oj, to pewnie co autor, to inna odpowiedź. Ja myślę, że pierwszą książkę napisałam, bo ponosiłam sobie jakąś historię, jak to każdy pewnie ma tę pierwszą opowieść, którą całe życie w sobie nosi. Niektórzy to publikują, inni nie. A teraz piszę książki, dlatego że mam potrzebę, by opowiedzieć o różnych jakby problemach, które wydają mi się zajmujące, a o których na przykład moim zdaniem nikt nie napisał, albo nie napisał w taki sposób, jaki ja bym chciała przeczytać, więc trochę te książki piszę w sumie dla siebie, myślę. Ale to ja, no, nie wiem, jakie są motywacje innych autorów, pewnie niektórzy piszą po prostu dla pieniędzy, bo to też jest przecież praca, czy nawet biznes, można powiedzieć. Ale myślę, że moja główna motywacja jest taka, że po prostu mnie interesują różne kwestie i zgłębiam je, a potem mi z tego wychodzi jakaś opowieść. O. Wspaniale. A powiedz, myślisz, bo tak, jak to ująć? No wiemy, że mamy kryzys czytania jako takiego, znowu wracam do tego nowego, tak, nowego myślenia. Czy ty myślisz, że to się jakoś zmieni? Bo ja to się nad tym zastanawiam. Wszystko się jakoś adaptuje. Wiesz, jak to jest. No jakby nauczyliśmy się do tego, że jednak pewne rzeczy się zmieniają i my też się adaptujemy. Czy myślisz, że pisarstwo jako takie i w ogóle czytelnictwo, myślisz, że ono się jakoś zmieni? Będzie inaczej pisane, inaczej czytane? Nie wiem, będzie miało inną formę? Wiesz, może będzie miało inną formę, bo będzie bardziej jednak za jakiś czas, to będziemy, nie wiem, streamować te książki. To się już zresztą zaczyna mocno, mocno dziać. Właśnie pandemii zaczął się zmieniać. Będziemy streamować książki, będziemy mieć abonamenty na literaturę polską, zagraniczną. Być może tak. Natomiast uważam, że jakby sama struktura opowieści, ona się nie zmieni, bo ona jest niezmienna, odkąd po prostu istnieje człowiek, który potrafi przekazywać sobie historię. My tak naprawdę ciągle opowiadamy te same historie o tych samych namiętnościach ludzkich, o tych samych jakby przywarach, problemach. My po prostu zawsze opowiadamy jakąś mitologię, tylko że ona ma innych bohaterów w nowych dekoracjach, bo to są zawsze rzeczy, które dotyczą najważniejszych, podstawowych jakby spraw, miłości, lojalności, nie wiem, ojcostwa, macierzyństwa, prawda, historii człowieka wobec jakichś wielkich dylematów moralnych, no bo o tym jest literatura i ona jest właściwie zawsze o tym samym, nie? Tylko, że pragniemy tego w nowych dekoracjach, opowiedzianego może w bardziej nowatorski sposób i tyle, więc ja jestem w sumie spokojna o to, że jakby człowiek zawsze będzie potrzebował opowieści. Czy ona będzie podana w sposób audio, wideo, czy będzie spisana? W sumie to jest chyba drugorzędne. Wydaje mi się, że głód jakby takiej możliwości identyfikacji z czyimś życiem, z czyimś przeżyciem, z czyjąś emocją jest w nas taki pierwotny, naprawdę. Chcemy móc przeżywać czyjeś życie. Chcemy móc utożsamić się z kimś po to, żeby też lepiej zrozumieć siebie. No i dlatego czytamy książki, oglądamy seriale, filmy, słuchamy innych ludzi. Państwo nas słuchacie właściwie też dlatego, bo jesteście zwłoknieni jakiejś opowieści, a my wam ją teraz dajemy. I nie boję się, że przestaniemy chcieć opowiadać z jednej strony, a z drugiej strony słuchać tych opowieści. Być może po prostu zmieni się forma. Ja sama mam abonamenty na wszystko, co się da. Dużo czytam, wiadomo, z racji też zawodowej, ale ja akurat lubię książki papierowe najbardziej, więc jestem oldschoolowa. No właśnie, a na czym myślisz polega ta wyższość jednak tej książki czytanej od, nie wiem, serialu albo filmu oglądanego dla ciebie? No, wydaje mi się, że książkę po prostu
jakby przeżywa się na jakimś takim głębszym poziomie świadomości, bo ty sobie musisz to wyobrazić, musisz to sobie w głowie odczytać. Nie dostajesz dwuwymiarowego obrazka, który się porusza na ekranie i który nie trafia gdzieś tak głęboko do trzeźwości. Znaczy książkę przeżywasz samotnie wewnątrz siebie. To jest jej chyba podstawowy taki wyróżnik. Literaturę przeżywasz wewnątrz siebie, jest ci łatwiej też się utożsamić z bohaterem, wydaje mi się, że masz to gdzieś głębiej po prostu, na jakimś takim, to pewnie jest przez psychologów jakoś dobrze udowodnione, jestem o tym przekonana. I ja uważam, że na tym polega wyższość literatury. Że ona ci daje głębszy wgląd w jakby istotę osobowości drugiego człowieka, problemy, które omawia. Jeśli to jest dobra literatura, bo czyli bywa też dużo strasznego badziewia, które się po prostu szkoda lasów na to, no ale co zrobimy. Tak, też z czytaniem jest tak, że tam jest ten aspekt wyobraźni. Jak coś oglądasz, to już ci w zasadzie nic nie zostaje w tej sferze, prawda? Po prostu masz plany, oczywiście przeżywasz emocje, też się utożsamiasz, też się zakochujesz, też jest ci szkoda, też tam to wszystko, jakby podążasz z tym bohaterem, przeżywasz tą historię. Oczywiście jakby w ogóle nie ma tej magicznej sfery tej twojej wyobraźni, która jest taka ważna. Ja jeszcze się rozkoszuję językiem, ja uwielbiam, jak coś jest tak pięknie napisane w taki sposób, że wiesz, ja to tak widzę, czuję, wręcz tak zmysłowo, naprawdę. Tak, to prawda. To jest bardzo ważny aspekt. Wydaje mi się, ja czasem dzieci mnie pytają na spotkaniach autorskich właśnie po co czytać te książki, nie? To ja im podaję zawsze, też Państwu to podrzucam, podaję taki argument z gatunku praktycznych. Ludzie, którzy czytają książki, którzy mają dużo kontaktu ze słowem czytanym, pisanym oczywiście, ładniej mówią po polsku. Naprawdę to rozwija leksykę, to rozwija zasób słów, to jest ważne zwłaszcza w wypadku młodych ludzi. I mówię im, słuchajcie, jak ktoś ładniej mówi po polsku, to go wszyscy biorą za inteligentniejszego niż jest. I to się przydaje na rozmowach o pracę na przykład. I oni wtedy, okej. Okay. Lifehacki Ani Dziewit-Meller dla młodych ludzi. To się sprawdza. A powiedz, na co ty zwracasz uwagę, jak coś czytasz nowego i wiesz, że będziesz to oceniać, recenzować, wybierać, teraz będziesz decydować tak naprawdę, co idzie do druku, a co nie idzie. I wiesz, gdzie jest ten faktor X, który ty czujesz, że... I jeszcze... Dobra, a jeszcze potem dodam do tego drugą część pytania. Wiesz co, no to jest oczywiście bardzo trudne i no ja się po prostu kieruję tylko... Znaczy... Okej, okay. Są jakby różne poziomy tego wszystkiego, bo my też jako wydawnictwo wydajemy różne książki, wydajemy literaturę piękną, ale wydajemy... I'll just switch to English. Michael, I can't talk to you right now, I will call you later maybe, okay? Mój przyjaciel ze Stanów, który zawsze ogląda wszystkie moje live'y. kiss and hugs. Więc my wydajemy różne rzeczy, więc literaturę piękną, ale też literaturę obyczajową, której ja na co dzień nie czytam, na której się też nie... którą się nie interesuje, tak? Wydajemy literaturę młodzieżową, wydajemy literaturę dziecięcą, akurat od tych dwóch jest inna dziewczyna, która jest szefową wydawnictwa Wilga, ale to jest tak, że pewne rzeczy trzeba zważyć bardzo racjonalnie, na przykład w wypadku właśnie takiej literatury gatunkowej, tak? Czy to jest dobrze napisane, czy to jest, nie wiem, wciągające, czy to nie jest nudne, dla kogo to jest? Też myślimy o odbiorcy takiej książki, tak? Że, nie wiem, dobrze napisany romans będzie dla takiej i takiej osoby stosowny i wydaje nam się, że akurat ten romans jest napisany tak, że kogoś to po prostu super, super nakręci, będzie chciał czytać, nie, najlepiej całą serię. Z drugiej strony w wypadku literatury pięknej, no to są takie, wydaje mi się, że czasami niewymierne zupełnie rzeczy. No po prostu podoba ci się to, albo ci się to nie podoba, tak? Nudzi ci to, albo ci to nie nudzi. Masz poczucie, że autor cię oszukuje, bo a nie wiem... przesadza z jakąś, nie wiem, z jakimś takim założeniem na przykład, że ta książka ma się podobać krytykom i to też jakoś tak wyczuwasz, tak, po prostu jest w tym jakaś taka, no nie wiem, jak to nazwać, no coś, wiesz, ale to jest tak niewymierne, że to jest tak jakieś, wiesz, nie wiem, no i są sukcesy na tym polu i są też niebywałe wtopy, więc czasem sobie żartuję, że działalność wydawnicza trochę przypomina no hazard, nie? Takie zakłady. To na pewno będzie sukces, po czym albo to nie może być sukces, po czym
wiesz, rynek jest nieprzewidywalny. Naprawdę, jesteście Państwo, drodzy czytelnicy, wielką zagadką dla nas ciągle. No. No, ale na pewno jakieś badania. I co wychodzi w takim sensie? Co czytają najczęściej i najchętniej Polacy? No, oczywiście czytają niestety najchętniej i najczęściej, jeśli mówimy o takiej masie, jeśli mówimy o liczbach już takich dużych, no to niestety czytają nie najlepszą literaturę, tak, bo czytają z całym szacunkiem dla Remigiusza, ale czytają Remigiusza Mroza, który no jednak produkcyjniak już jakiś wypuszcza, czy czytają Blankę Lipińską, to są bardzo popularne tytuły, tak, ale z drugiej strony na listach bestsellerów znajdziemy Olgę Tokarczuk, która oczywiście po Noblu jest taką autorką, no, o której każdy słyszał. Ludzie się też często kierują właśnie tym kryterium, czy o czymś słyszeli, tak? Czy to jest, czy to gdzieś już im tam coś świta, tak? Ale mamy, no, mamy naprawdę przeróżne rzeczy na tych listach bestsellerów. Niemniej rzeczywiście taka literatura gatunkowa, no, romansowa, teraz właśnie taka erotyczna jest bardzo, bardzo na topie, no ale to nie są moje ulubione kawałki. Niemniej nie chcę się absolutnie na to zżymać i oburzać, bo dzięki takim książkom, które sprzedają się w jakichś po prostu gigantycznych nakładach, wydawcy zarabiają na to, by wydawać książki, które się będą sprzedawały w mniejszych nakładach, dla jakby mniejszych grup, jakichś takich bardziej koneserów, tak? No tak to wygląda po prostu, w ten sposób to funkcjonuje, ale tak jest wszędzie, prawda? W kinie też macie Państwo jakieś blockbustery i macie kino studyjne, w którym po prostu jest salka na 50 osób, w której ogląda się jakiś taki bardzo wyrafinowany koreański film, tak? Więc jakby też dla każdego coś miłego, absolutnie nie chcę krytykować. O, właśnie ktoś poleca wegetariankę Han Kang, to jest nasza autorka, właśnie wydajemy jej kolejną książkę. To jest akurat wznowienie, za chwilę będzie kolejna, także dziękuję za polecenie. Tak, ja też polecam, to jest świetna rzecz. Wspaniale, ja też dziękuję za polecenie, ale ja na przykład mam cały czas taki, wiesz co, taki, nawet nie nazwę tego lękiem, bo to nie jest lęk, ale taki w sobie taką trochę rozpacz, że nawet jakbym bardzo chciała, to i tak nie przeczytam wszystkiego, co bym chciała przeczytać. No tak, wiesz, ale to nie ma... Kubki wstydu, to każdy, kto czyta książki, ma... Kto lubi książki, a ja to już po prostu w opór. Mam kubki wstydu, piętrzące się stosy książek, które przychodzą od wydawców do recenzji, bo ja jeszcze recenzuję też książki, nie tylko jakby jestem wydawczynią, ale od dawna właśnie mam też tą funkcję, więc te stosy, które rosną i te takie biedne książki z dołu kubki wstydu, które potem, wiesz, przy jakimś większym sprzątaniu odkrywam, wie, a to jeszcze to było, no to no niestety, nie przeczytasz wszystkiego, co byś chciała. Sterty, ja mam kubki wstydu. Przykro mi. Kubki, bo mam dużo małych. Sterty po prostu są niebezpieczne przy psie i dzieciach, bo żeby się zwalały. Ja nie mogę układać takich bardzo piętrowych, więc ja mam dużo małych takich kubek. No przecież są różne patenty. Jedni chciałam opionowo dla rozróżnienia. Wiesz co, ja myślę, tak jak mówisz o tej literaturze, którą czyta się masowo w Polsce, to myślę, że po prostu ludzie potrzebują rozrywki, wiesz, że gdzieś jednak książka jest dla nich rozrywką i to uważam, że to jest super uczciwe, że to jest naprawdę, szczerze, ja też potrzebuję czasami rozrywki i jak mam na przykład naprawdę intensywny intelektualnie dzień, to Remigiusz Mróz na spacerze z psem w słuchawkach jest nie tym, co w ogóle, wiesz, robi mi dobrze, naprawdę i tak troszeczkę... Jakby zgadzam się z Tobą, bo wydaje mi się, że jakby każdy z nas potrzebuje czasem oderwania się takiego eskapizmu od rzeczywistości i to dotyczy i literatury, i filmu. Ja czasem mówię mojemu mężowi na przykład, Jezu, proszę Cię, nie oglądałem już żadnych ambitnych po prostu produkcji, potrzebuję, wiesz, jakąś taką brutalną, krwawą naparzankę. Czy znajdziesz mi coś takiego, kochanie, na wieczór? I znajdujemy. Chociaż coraz trudniej jest w ogóle, bo wszystko widziałam. Więc absolutnie tak. Wydaje mi się, że nie należy potępiać, należy chwalić, że w ogóle ludzie czytają książki i że w trudnych czasach mają ochotę pójść do księgarni i kupić jakąkolwiek książkę, wspierając tym samym wydawców, którzy okej, dzięki temu być może będą mogli wydać Han Kang i jej wegetariankę, która mam nadzieję też będzie wielkim sukcesem. Proszę Państwa.
wszyscy kupujemy. Dlaczego brutalne naparzanki, a nie komedie romantyczne? Nie, też, aczkolwiek jednak mam takie poczucie, że w naszym duecie to mój mąż jest od komedii romantycznych, on się bardzo łatwo wzrusza i jest taki, ma taki, jak się mówi, oczy w mokrym miejscu, a ja właśnie lubię filmy o szpiegach, o, nie wiem, konflikcie bliskowschodnim, bardzo lubię te wszystkie historie, które się dzieją gdzieś na Bliskim Wschodzie, takie rzeczy, to ja. One są wspaniałe i też są super potrzebne. No dobrze. A powiedz, bo ten temat książek jest oczywiście super interesujący, natomiast też interesuje mnie ta twoja, inaczej, ta rola tej kobiecości w twoim życiu. Nie mam już dużo czasu, ale chciałam zapytać tak przewrotnie, czy ty czujesz się damą, dziewczyną czy dziewuchą? Chyba głównie dziewuchą jednak. Chociaż jak sobie myślę o tym, że mam 40 lat i pamiętam serial 40-latek i Magdę Karwowską, to myślę, Jezu, naprawdę jestem już w wieku pani Madzi Karwowskiej, wow, jaka ze mnie dziewucha. Ale chyba jestem dziewuchą, bo no dodamy, to mi jednak dużo, dużo brak. Jestem raczej osobą chodzącą w spodniach, nie w sukienkach. I też jestem z domu w takim raczej harcerskim modelu byłam wychowywana, wiesz, zimna woda i trochę mydła, także nie było specjalnie rozczulania się nad swoim wyglądem i tak dalej. Jestem chyba dziewuchą, dziewczyną. Pamiętam taki wzruszający moment na jakimś jubileuszu mojego liceum, gdzie mój profesor Paprocki, lat wówczas 80 chyba, chodził po korytarzu i wołał do swoich koleżanek z klasy, bo u nas wszyscy nauczyciele chodzili do naszego liceum po prostu przed wojną i tak dalej. Mówił do nich, one 80 też plus, mówił: dziewczyny, 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 zaczekajcie. I to było takie słodkie, bo one były naprawdę 80-letnimi dziewczynami i to jest fajne. Wydaje mi się, że dziewczyna, dziewucha to jest jakiś taki stan ducha, i że można być dziewczyną, mając lat 80. No ja jestem dziewczyną, dziewuchą, mając lat 40 i dobrze jest nie zabić w sobie tej dziewczyny, nie stać się taką matroną też może, nie? Taką już po prostu taką poważną osobą. Więc lubię słowo dziewucha, ono ma w sobie taki potencjał jakiejś takiej rebelii, jakiejś takiej niegrzeczności. Fajne jest to słowo. I ono kiedyś było bardzo pejoratywne, a teraz wydaje mi się, że no przynajmniej w moich ustach i uszach nie jest. Absolutnie. To jest fajne słowo. Ono ma energię. Ma w sobie rock and roll, słuchaj. Naprawdę. Tak. Który gdzieś tam za tobą idzie cały czas. A powiedz mi, a ty się tak bardziej czułaś mądra czy ładna? Ja oczywiście zawsze chciałam się czuć mądra, ale świat nieraz mówił mi, a ty jesteś za ładna, żeby być mądra. A ja wtedy miałam ogromne z tym problemy. To jest po prostu jeden z najstraszniejszych stereotypów wobec dziewczyn, że za mądra na bycie, za głupia na, za ładna na bycie mądrą, czy za mądra na bycie ładną. I myślę, że to jest w ogóle totalnie idiotyczne i jakby uważam, że jeśli masz ochotę się czuć atrakcyjną kobietą, czuj się i bądź inteligentna i po prostu to jest, wiesz, po prostu ty jesteś ty i sobie bądź jaka chcesz. Ale to był na pewno jakiś problem w którymś momencie mojego życia. Na pewno. Że wiesz, śliczna buźka, wiesz. Ja myślę, to jest problem mnóstwa kobiet, naprawdę, bo myślę, że ten nacisk zewnętrzny i ta weryfikacja jest ta stygmatyzacja od razu. Okay. Pierwsze robi coś takiego, że zaczynasz w to wierzyć, że jesteś ładna, a nie mądra, a po drugie, wiesz, nie musisz być mądra, żeby tak naprawdę mieć to, co chcesz, bo jesteś ładna. Ale wiesz, też to już naprawdę na koniec, bo naprawdę nam się czas kończy. Chodzi też o to, że ty nie musisz być też ładna do końca życia, tak? I co się stanie, jak przestaniesz być ładna? Jak utyjesz, jak, nie wiem, schudniesz, jak ci wypadną włosy albo zęby? Nadal jesteś tą samą osobą, bo ty to jest coś znacznie więcej niż tylko to, jak wyglądasz. I to też zrozumiałam dopiero jakby po latach. Słuchaj, ostatnie pytanie. Czym jest dla ciebie wolność? Też w tym obszarze wolności. Wolność jest dla mnie bardzo ważną wartością. Wolność jest dla mnie odpowiedzialnością też. Wolność jest dla mnie myśleniem o przyszłości moich dzieci, o mojej córki.
mojego syna. Wolność jest dla mnie czymś, o co ostatnio, kurczę, nie myślałam, że tak będzie, ale trzeba walczyć i ja się ich nie boję. Ja zamierzam nadal to robić, ja się ich nie boję. Nikt się ich nie boi, tak naprawdę. Przynajmniej z ludzi, których szanuję i lubię, więc nie boimy się was. Będziemy walczyć o naszą wolność i niezależność, bo to też jest jeden z moich głównych wartości, obok poczucia sensu, bo na przykład dla mnie to jest super istotne, żeby coś miało sens, ale to każdy ma swoje. Ani, strasznie ci dziękuję, naprawdę, bardzo... Nie. Wspaniała rozmowa, gdzie odkryliśmy różne niuanse i też twojego życia troszeczkę i tego literackiego, bo zawsze mi to interesowało, jak to wygląda z tej drugiej strony. Dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję Państwu, że byliście z nami, to bardzo miłe i nie boimy się i walczymy i po prostu jesteśmy i mądre, i piękne, i po prostu zajebiste. Wszystkiego dobrego. Ja już nie mogę nic dodać, jesteśmy zajebiste. Dzięki, Aniu, trzymaj się. Cześć. Pa.